19 dzień marca 2022 roku. Już za moment wybije godzina 15, a to oznacza derbowy pojedynek Podlesianki Katowice z Rozwojem Katowice. Dla obu ekip jest to spotkanie numer 3 w tym sezonie. W pierwszym pojedynku w ramach rozgrywek Pucharu Polski Podlesianka wygrała z Rozwojem 1-0, a w spotkaniu ligowym na popularnym Kolejarzu padł remis 1-1. Dzisiejsze spotkanie zapowiada się zatem pasjonująco, a na ten pojedynek bardzo serdecznie zapraszam Państwa Drzeniek Kamil. Dzisiejsze spotkanie to też oczywiście pożegnanie Seweryna Gancarczyka, który po raz ostatni wybiegnie na piłkarską murawę. Seweryn dzisiaj pełni funkcję kapitana Podlesianki. O tym już za moment. No a w tej chwili rozpoczniemy od składu obu drużyn i zaczniemy od ekipy Rozwoju Katowice. Numer 22 Bartosz Golik, który jest kapitanem Rozwoju. 4 to Wiktor Skroch, 7 Cezary Ziarkowski, 19 Daniel Kaletka, 20 Piotr Barwiński, 21 Fabian Cieślar, 37 Oliwier Gasz, 77 Patryk Gębicki, 89 Dawid Ciszewski, 94 Bartosz Chwila, 99 Oliwier Kwiatkowski. Trenerem jest Tomasz Wróbel. Jeżeli chodzi o ekipę gospodarzy, czyli Podlesiankę Katowice, numer 1 Artur Tomanek, 4 to Maciej Stachoń, 7 Bartosz Nowotnik, 10 Dawid Bremer, 18 Przemysław Rzemła, 20 Krzysztof Renner, 21 Bartosz Witas, 29 Jacek Jarnot, 77 Maciej Niesyto, 92 Bartłomiej Kędzierski i 99 Seweryn Gancarczyk, pełniący dzisiaj, tak jak wspomniałem wcześniej, funkcję kapitana Podlesianki, trenerem ekipy z Sołtysie jest Damian Ostrowski. Czekamy już powoli na zawodników, którzy powoli pojawiają się na murawie. No
No i Seweryn Gantarczyk, no postać niezwykle znana dla kibiców piłki nożnej w Polsce. Siedmiokrotny reprezentant Polski i uczestnik Mundialu 2006 w Niemczech. Zawodnik takich klubów jak Podkarpacie, Pustynia, Hetman Zamość, Arsenał Kijów, Wołyń Łódzk, Metalist Charków, Lech Poznań, ŁKS Łódź, Górnik Zabrze, GKS Tychy, no i oczywiście Rozwój Katowice, a także Podlesianka Katowice. To dzisiejsze spotkanie zapowiada się na pewno bardzo pasjonująco. Młody zespół Tomasza Wróbla na pewno tanio skóry nie sprzeda i będzie chciał zgarnąć 3 punkty w tym pojedynku. Ostatnio doskonałe spotkanie ze Szczakowianką Jaworzno. Rezultat co prawda remisowy, ale mnóstwo pochwał płynęło w kierunku drużyny Tomasza Wróbla. A Podlesianka w ostatniej kolejce uległa Gwarkowi Ornontowice 0-1. No i dzisiaj na pewno podopieczni Damiana Ostrowskiego będą chcieli w końcu zapunktować. Czekamy cały czas na zawodników obu ekip. Widzimy już piłkarzy rozwoju Katowice, kapitan Bartosz Goli, który wyprowadzi swoją drużynę na boisko. No i za moment rozpoczniemy. No a korzystając z chwili czasu, no to na ławce rezerwowych trener Wróbel do dyspozycji ma jeszcze Adamca, Myśliwczyka, Baranowicza, Flaka i Lazara. Jeżeli chodzi o ławkę rezerwowych Podlesianki, do dyspozycji trener ma Marcela Owsińskiego, Kacpra Kutyłę, Jakuba Kawałę, Grzegorza Niemczyka, Marcina Nawrota, Dawida Pasiekę i Pawła Lisińskiego. Pojawili się już również zawodnicy Podlesianki Katowice. Jest i Seweryn Gancarczyk z flagą Ukrainy. Co zrozumiałe, cały świat oczywiście wspiera naród ukraiński. Wiadomo, co tam się dzieje. No a Seweryn troszkę czasu na Ukrainie spędził, także na pewno ma w głowie piękne wspomnienie, jeżeli chodzi o piłkę, ale to, co się aktualnie dzieje w Ukrainie, na pewno go też bardzo mocno boli. Widzimy tam ostatnie ustalenia, jeżeli chodzi o wyjście piłkarzy na murawę. No kapitalna sprawa, no, w oficjalnym spotkaniu pożegnanie tak doświadczonego zawodnika, tak wybitnego zawodnika, trzeba powiedzieć, na polskie warunki. Fantastyczna sprawa. No i właśnie piłkarze wychodzą już na murawę. Podlesianka Katowice wyprowadzona przez Seweryna Gancarczyka. Nie posłuchajmy, oddaję głos kibicom, bo tutaj na pewno będzie za moment bardzo głośno. No i piłkarze już na murawie. Seweryn Gancarczyk bardzo ciepło przywitany przez miejscowych kibiców, zarówno Podlesianki, jak i Rozwoju Katowice, którzy pojawili się dzisiaj na stadionie.
dniu dzisiejszym swoją bogatą karierę piłkarską skończył trenerem Gąsiarskich. Gratulujemy mu wielu lat na boisku. Tutaj drobny upominek wręcza pan prezes podokręgu Katowice, pan Stefan Leczko. Dodatkowo jeszcze tutaj drobny upominek od klubu wręczają go trener Damian Ostrowski oraz dyrektor Akademii Piłkarskiej Podlesianki. Także tutaj dla Seweryna drobny upominek. Myślę, że brawa powinny być dużo więcej. Naprawdę. Pamiątkowa koszulka dla Seweryna Gancarczyka z numerem 99. No, zawodnik ten miał ogromny udział w awansie Podlesianki do czwartej ligi. Wszyscy tutaj na Podlesiu żałują, że Gancar kończy karierę, no ale ta kontuzja pleców była bardzo uciążliwa. No i najważniejsze jest zdrowie. Gancar, dziękujemy za wszystko. No i powodzenia w karierze trenerskiej, bo wiemy też, że Seweryn trenuje dzieciaki w rozwoju. Także te dwa kluby mocno są ze sobą połączone. Nietuzinkowa postać, mistrz Polski z Lechem Poznań i dwukrotny brązowy medalista ukraińskiej Premier Ligi z Metalistem Charków, finalista Pucharu Polski. W swojej karierze rozegrał 222 mecze na najwyższym szczeblu rozgrywkowym Ligi Polskiej i Ukraińskiej i wystąpił 17 razy w europejskich pucharach. Czekamy już na pierwszy gwizdek arbitra, ostatnie słowa otuchy w ekipie Podlesianki, głośny okrzyk. No i rozwój również, głośna mobilizacja przed spotkaniem. Czekamy na kapitalne derby Katowic. Spotkanie rozpoczną gracze Podlesianki. W tle Państwo pewnie widzą transparent przygotowany przez kibiców Podlesianki. Gancar, dziękujemy. No jest za co, to trzeba otwarcie powiedzieć. No i rozpoczynamy derby Katowic. Rozpoczyna Podlesianka. Artur Tomanek. Długa piłka teraz na prawą stronę, ale futbolówka opuściła boisko. Jeżeli chodzi o wyjściowe 11 to drużyna naszej dzisiejszej reprezentacji. Rozwój w następującym tak. Bramce z 22 kapitan na gości. Bardzo Golik, przepraszam. Zobaczmy teraz, bo w natarciu rozwój. Walczył tam o piłkę Oliwier Kwiatkowski. Jeszcze nie koniec tej akcji. No i będzie rzut wolny dla ekipy gości w tym spotkaniu. 87 No i pierwsza dobra okazja dla podopiecznych Tomasza Wróbla. Zobaczymy, jak rozwiążą ten stały fragment gry gracze rozwoju. Dośrodkowanie teraz w pole karne Artura Tomanka. Piłka zatrzymuje się na górnej części bramki. Jeżeli chodzi o drużynę Podlesian, to bramce dzisiaj z numerem pierwszym Artur Tomanek.
krótko. Maciej Stachoń, studentka. No wysoko podeszli gracze rozwoju w tych pierwszych minutach. 18. Przemysław Rzemła, 20. Ma na razie Podlesianka problemy z wyprowadzaniem piłki. 79. Jarnot. Kędzierski natiskany tam przez Kaletkę. Wyłuskał tą piłkę Daniel Kaletka. No ale szybszy Artur Tomanek. Długa piłka teraz Tomanka na połowę rywali. Wygrywa ten pojedynek główkowy Wiktor Skroch. Nowotnik do Rzemły. Rzemła naciskany tam przez Oliwiera Agasza. No i od autu rozpoczyna Podlesianka. Piłka teraz na Nowotnika. Nowotnik dorzuca w pole karne. Jest tam uderzenie teraz na bramkę. Właśnie Seweryna Gancarczyka, no ale... Nie skończyło się golem, będzie rzut rożny. Uśmiechy na twarzach graczy Podlesianki, Jacek Jarnot i właśnie Seweryn Gancarczyk. Zobaczymy, jak zakończy się ten rzut rożny. Kędzierski. Przeciągnięte teraz to dośrodkowanie. No i za moment od autu rozpoczną goście. Ziarkowski. Barwiński wycofuje teraz spokojnie do golika. Skroch. Piotr Barwiński. No próbują teraz wciągnąć gracze rozwoju zawodników Podlesianki na własną połowę, ale ci nie kwapią się póki co, aby podejść wyżej. Ponownie Barwiński. Skroch. Dużo ma miejsca teraz środkowy obrońca rozwoju i zagrywa na lewą stronę do Oliwiera Gasza. Kwiatkowski. Barwiński przerzuca teraz piłkę na lewą stronę. Jest tam Gasz. No postraszył teraz Bartosz chwilę, ale tracą piłkę goście. No i rusza Podlesianka, Nowotnik. Bremer do Przemysława Rzemły. Maciej Stachoń wycofuje piłkę do Artura Tomanka. Bremer. No i będzie piłka dla Podlesianki. W ekipie Sołtysi gra dzisiaj też Bartosz Nowotnik, który jest po ciężkiej kontuzji. No ale na szczęście wszystko już ze zdrowiem w porządku. Inaczej ma się sytuacja z Marcinem Rosińskim, no bardzo ważnym zawodnikiem Podlesianki. Rosa cały czas dochodzi do zdrowia. Nie jest jeszcze w stanie grać w meczach o punkty. Zobaczmy teraz, bo będzie rzut wolny dla Podlesianki. Seweryn Gancarczyk ustawiony już przy piłce, krótko rozegrany z Nowotnikiem. Nowotnik dorzuca w pole karne, no ale to zagranie przeciągnięte.
Skroch. Ciszewski. Do Barwińskiego. Barwiński podciągnął teraz piłką kilka metrów, utrzymuje się przy niej. Przy futbolówce rozwój, będzie aut dla gości. Nie ma faulu, pokazuje arbiter, niesyto do Jacka Jarnota. Jarnot no, poradził sobie teraz z trójką rywali, ale wyjaśnia sytuację Cezary Dziarkowski. Wiktor Skroch. Ciszewski. Ładny teraz przerzut na prawą stronę boiska, ale nie zdążył do tej piłki Cezary Dziarkowski. Ósma minuta spotkania. Póki co bez jakichś klarownych sytuacji pod obiema bramkami drużyny podeszły do siebie z szacunkiem, chociaż początek tego meczu bardzo wysoki pressing założony przez graczy rozwoju. Dziarkowski. No i piłka dla Podlesianki. Bartosz Witas. Wybił teraz piłkę Gancarczyk, naciska tam Jacek Jarnot golika. Zobaczmy, poradził sobie bramkarz rozwoju. Barwiński. Ciszewski do Skrocha. Na lewej stronie jest Olivier Gasz. No, próbował tam zagrać do Bartosza Chwili, ale przecięte to zagranie. No i z boku boiska znowią gość. Barwiński do Skrocha. Podciągnął teraz kilka metrów z piłką Skroch. Ładne zagranie teraz w pole karne. Zobaczmy, bo będzie groźnie. Wyłapał to jednak Artur Tomanek. No i już za chwilkę pierwsza zmiana w ekipie Podlesianki. Ale o tym może za chwilę. Będzie rzut wolny teraz dla rozwoju. No i będzie też zmiana w ekipie Podlesianki. 10. minuta spotkania. I boisko opuszcza grający dzisiaj po raz ostatni Seweryn Gancarczyk. Boisko, powiem to, niestety opuszcza Seweryn Gancarczyk. Pożegnany tutaj brawami Seweryn Gancarczyk, pirotechnika efektowna, odpalona przez kibiców z Katowic. Fantastyczne obrazki, kawał historii, jeżeli chodzi o polską piłkę. Seweryn, dziękujemy. Mało kto zasługuje na taki szpaler, ale taki zawodnik jak Seweryn Gancarczyk na pewno tak. Widzimy tutaj ciepło pożegnany przez kibiców obu drużyn. Teraz piątki przebijane z zawodnikami rozwoju Katowice. No kończy się pewna epoka, jeżeli chodzi o polską piłkę. Zawodnik niezwykle doświadczony. Bogata kariera. No i na boisku pojawi się Paweł Lisiński. Przekazanie kapitańskiej opaski Dawidowi Bremerowi.
Serdecznie dziękujemy Severinowi Gancarczykowi. Rzadko spotykano obrazek, żeby w meczu ligowym o punkty można było oglądać takie obrazki, ale to postać wyjątkowa. No i wracamy już na boisko, bo może być groźnie teraz pod bramką Artura Tomanka. Rzut wolny ma Rozwój Katowice, piłka dorzucona w pole karne, zobaczmy, bo będzie groźnie. Wychodzi jednak Tomanek, no i pewnie łapie tą piłkę, szybko wznawia grę swojego zespołu, jest tutaj Kędzierski. Kędzierski ładnie poszukał teraz Jarnota, Jarnota w polu karnym do Nowotnika, Nowotnik! I kapitalnie broni teraz Bartosz Golik. Fantastyczna interwencja bramkarza Rozwoju. Świetna akcja Podesianki, no i doskonała interwencja Bartosza Golika. Nie wiem, czy zdążymy z powtórką tej sytuacji. No fantastycznie obronił to Bartosz Golik, chroniąc swój zespół przed utratą pierwszej bramki. Teraz ostre starcie Stachonia z Kaletką. Podnosi się już powoli zawodnik Rozwoju. Rzemła. Nowotnik ładnie teraz oszukał Oliwiera Gasza. Piłka za plecy Wiktora Skrocha, ale poradził sobie obrońca Rozwoju. Jarnot z Nowotnik. A za plecy teraz zagranie. Zdążył do tej piłki Bartosz Witas. Tomanek, no. Było groźnie teraz pod bramką Podlesianki. Na dużym spokoju zrobił to Toman, ale ostatecznie piłka dla Rozwoju Katowic. Ziarkowski do Barwińskiego. Skroch. Dawid Ciszewski. No czekają, aż podejdą zawodnicy Podlesianki. Nieco wyżej przycisnął teraz Paweł Lisiński. Skroch, teraz piłka w pole karne. Zobaczmy, będzie groźnie. Gębiński uderza na bramkę. No i było groźnie pod bramką Artura Tomanka tym razem. Ładnie w polu karnym znalazł się Patryk Gębicki. Nie zdołał uderzyć jednak w światło bramki. Świetne zagranie Skrocha. Gębicki uwolnił się spod opieki rywali, no ale ten strzał nie powędrował w światło bramki. Nowotnik ładnie sobie teraz poradził ze Skrochem. Zostawia piłkę. Jest niesyto, niesyto. Wycofuje tą piłkę. Radzą sobie goście. Kędzierski teraz w pole karne. Świetne wyjście Golika, ale był też spalony. Rozpocznie Rozwój. Na spotkaniu pojawił się oczywiście też Radosław Kaczmarczyk, który właśnie się z nami przywitał. To też postać, która pożegnała się już z Podlesianką. Mnóstwo bramek strzelonych przez Kaczego. No i jak widzimy, cały czas obecny przy klubie z Sołtys. Kędzierski.
mądrze teraz przerzucił piłkę na prawą stronę boiska. Ma dużo miejsca Przemysław Rzemma, który już się rozpędza. Nowotnik. Nowotnik uderza teraz na bramkę. No i było blisko. Oglądamy powtórkę tej sytuacji. Zabrakło naprawdę niewiele. Bremer. Ożywili się kibice Podlesianki Katowice. Dziecki teraz szukał na lewej stronie Lisińskiego, ale niedokładne było to zagranie Kędziera. Barwiński. Piłka teraz na Bartosza Chwilę, który ściga się z Witasem. Chwila w polu karnym. No i faul w ataku pomocnika rozwoju. Tomanek. Piłka na Kędzierskiego. No i rusza teraz rozwój Katowice. Powstrzymany jednak przez Niesyto, ale tylko na chwilę. Zobaczmy, bo może być groźnie. Chwila już myślałem, że poradzi sobie z dwójką zawodników i wpadnie w pole karne, ale wyjaśnił tam sytuację Niesyto z Witasem. Rozpocznie za moment rozwój. Z rzutu rożnego. No i zobaczmy, jest rzutka w pole karne. Wybija to Rzemu, a nie koniec jeszcze tej akcji. Ciszewski. Kwiatkowski. Kwiatkowski dorzuca to w pole karne. Wyjaśnia sytuację Maciej Stachon. Ale goście cały czas przy piłce, chociaż odzyskuje ją Niesyto. Próba dogrania do Kędzierskiego. Radzą sobie jednak goście. No i ruszamy po raz kolejny pod bramkę golika. Lisiński. Lisiński powstrzymany przez Ciszewskiego. Gramy dalej, pokazuje sędzia. Cieślar próbował dograć w pole karne, ale ta akcja spełzła na niczym. To jednak nie koniec tej akcji. No i Artur Tomanek pewnie łapie piłkę. Od razu wypatrzył tutaj na lewej stronie Kędzierskiego. Kędzierski ładny teraz przerzut na Nowotnika. Nowotnik walczył ze Skrochem, no i poradził sobie obrońca rozwoju. Skroch uruchamia Gębickiego. Zobaczmy. Mogło być groźnie, ale sędzia liniowy podnosi chorągiewkę. Pozycja spalona. Renner. Do Stachonia. No, odrobina teraz piłki w parterze. Wyłuskują ją gracze rozwoju. Kwiatkowski mądrze na lewą stronę rozrzuca tą piłkę. No, przedzierał się tam Bartosz Chwila, ale
nie zdołał zagrozić bramce Artura Domanka. Domanek. Skakał tam Jacek Jarnot, ale piłka pod nogami graczy rozwoju, Barwiński. Czwarta teraz walka o piłkę w środkowej strefie boiska. Utrzymują się cały czas przy niej gracze rozwoju. No ale do tego momentu, bo za moment rozpocznie podlesianka. Kędzierski do Witasa. Paweł Lisiński rozpędza się lewą stroną boiska, no ale łatwo powstrzymany przez Ziarkowskiego i ruszamy w drugą stronę. Cezary Ziarkowski. Daniel Kaletka na prawej stronie boiska. Kaletka wycofuje tą piłkę, nie ma tam jednak żadnego z kolegów. No i piłka dla rozwoju. Nie ma rzutu wolnego, na co liczył w tej sytuacji Maciej Niesyto. Witas. Skędzierski. Za moment rozpocznie rozwój Katowice z boku boiska. Dwudziesta piąta minuta spotkania. No mieliśmy kilka sytuacji w tym pojedynku. Najlepszy miał Nowotnik, ale kapitalną interwencją popisał się wówczas Golik. Zobaczmy teraz. Jest uderzenie Oliwiera Gasza zablokowane. Leży na murawie teraz jeden z zawodników Podlesianki. Sędzia zmierza do któregoś graczy z Podlesia. No nie widzimy, kto leży na murawie. Maciej Niesyto już podnosi się z murawy. No oberwał po tym strzale Oliwiera Gasza. No i będzie rzut wolny teraz dla rozwoju Katowice. 26 minuta spotkania. Ciszewski dorzuca teraz tą piłkę. Dobra, to była próba. No ale koniec zagrożenia, chociaż arbiter pokazuje, że będzie jeszcze rzut rożny. Kaletka. Daniel Kaletka ładnie sobie poradził. Dośrodkowanie teraz w pole karne. Jest groźnie pod bramką Tomanka. W
wychodząc o presji jedna gracza z Podlesia, no i ruszamy w drugą stronę. Faulowany teraz Maciej Niesyto. Będzie piłka dla Podlesianki. Rzemła. Nowotnik. Naciskany przez Gasza, no i odzyskują teraz piłkę goście, mają dużo miejsca, piłka do Gębickiego, ale za mocna, żeby Patryk Gębicki zdążył do tej futbolówki. Stachoń. Witas. Przemysław Rzemła. Długa piłka teraz na Jacka Jarnota, ale przejmuje ją Skroch. Jest jeszcze Nowotnik. Schodzi do środka, szukał teraz prostopadłym zagraniem Jarnota. Nie przeszła jednak ta piłka. No i teraz świetna piłka na Patryka Gębickiego. Zobaczmy, bo może być groźnie. Gębicki do Ziarkowskiego. Jest Cezary Ziarkowski. Na prawej stronie pokazuje się Kaletka. Właśnie do niego piłka. Daniel Kaletka już w polu karnym. Kaletka! No i na raty łapie to Artur Tomanek. Ruszamy w drugą stronę. Kędzierski. Radzi sobie z tym zagraniem Wiktor Skroch. Nie była to dobra piłka od Kędziera. Barwiński do Ciszewskiego. Skroch. Cieślar. Ciszewski. Barwiński teraz, no niedokładnie do Kwiatkowskiego, rozpocznie Podlesianka. Kędzierski. Naciskany przez Kwiatkowskiego, ale poradził sobie pomocnik Podlesianki, Rzemła. Stachoń. Niesyto. Renner do Rzemu. Rzemu od razu posyła długą piłkę na Lisińskiego. Witas ładnie teraz włączył się boczny obrońca Podlesianki do tej akcji. Lisiński. Paweł Lisiński. No ładnie teraz poczarował Bremer. No tutaj domagali się kibice uderzenia Dawida Bremera, no ale odległość była spora. Nowotnik traci piłkę. Ładna teraz piłka na Nowotnika. No i będzie rzut rożny dla ekipy Damiana Ostrowskiego. Głośny doping teraz miejscowych kibiców. 32 minuta już dochodzi na meczowym zegarze. No i zobaczmy na ten rzut wolny. Dośrodkowanie. Uderzał Krzysztof Renner, no ale ten strzał nie mógł zagrozić bramce Bartosza Golika. No a my mamy teraz okazję zobaczyć tą poprzednią okazję rozwoju Katowice. Ziarkowski poszukał na prawej stronie Kaletkę, ale wyłapał to Artur Tomanek.
Barwiński. Naciskany przez Jarnota poradził sobie obrońca Rozwoju. No i chyba faulowany był w tej sytuacji Piotr Barwiński. Chociaż zdaniem arbitra piłka dla Podlesianki. Bartosz Witos. Długa piłka na Lisińskiego, no ale nie dociera do bocznego pomocnika Podlesianki. Niesyto. Lata teraz futbolówki Ciszewski, za plecy zagranie do Glasza. Teraz Niesyto kapitalnie sobie poradził, Niesyto cały czas przy piłce. No nie pozwolił opuścić futbolówce boisko. Już za moment będzie kolejny rzut rożny dla Podlesianki. Nowotnik dorzuca tam piłkę. Uwaga, bo może być groźnie. Uderzał Krzysztof Renner. Zabrakło jednak, aby pokonać Bartosza Golik. Oglądamy powtórkę sytuacji, po której głową uderzał Krzysztof Renner. No a kibice Podlesianki, jak widzimy, cały czas dobrze się bawi. Zobaczmy teraz, bo groźnie pod bramką Podlesianki. No zaskoczyli teraz podopieczni Tomasza Wróble, ale doskonałą interwencją popisał się Artur Tomanek. No, uderzał Bartosz Chwila. Ucierpiał w tym starciu Oliwier Kwiatkowski. Rozwój jednak cały czas przy piłce. Gębicki. Gębicki na lewej stronie boiska. Patryk Gębicki dorzuca w pole karne. Wybija to Maciej Stachoń. Ciszewski do Skrocha. Piłka na lewą stronę boiska. Jest Gębicki, ale jest też spalony. Drzemła do Stachonia. Bremer. Długa piłka Stachonia na Lisińskiego. Wygrywa ten pojedynek główkowy Paweł Lisiński. No i będzie aut dla Podlesianki. Bartosz Witas. Kędzierski. Mądrze teraz do Krzysztofa Rennera. No Reni ma dużo miejsca w środkowej strefie boiska. Nowotnik. Nowotnik, piłka w pole karne. Skakał tam Krzysztof Renner, który pojawił się w polu karnym Bartosza Golika. No ale nie zdołał czysto trafić piłkę. Barwiński. Kwiatkowski. Do Skroch. Głośno pokrzykuje teraz przy linii bocznej boiska trener Tomasz Wróbel. Domagał się
innej decyzji swoich zawodników. Barwiński, piłka teraz w kierunku Gębickiego. Poradził sobie napastnik Rozwoju Gębicki, dorzuca w pole karne. Zobaczmy, bo będzie groźnie, jeszcze nie koniec tej akcji. Ależ teraz pograli gracze Rozwoju. Zobaczmy, uderzenie, jest bramka dla Rozwoju Katowice. Kapitalnie rozegrali to podopieczni Tomasza Wróbla. No i w 38 minucie Rozwój obejmuje prowadzenie. Zobaczmy jeszcze raz powtórkę tej sytuacji. Cieślar mądrze rozrzucił tą piłkę do Oliwiera Gasza, jak dobrze dostrzegam na naszej powtórce. No i ten zawodnik fantastycznym strzałem wyprowadził Rozwój Katowice na prowadzenie. Bremer. Kędzielski teraz faulowany przez Ziarkowskiego. Rzut wolny dla Podlesianki. Jarnot. Pierwsza bramka dzisiejszego spotkania. Nowotnik. Rozwoju, grający numer 37, Oliver Gasz. Ziarkowski ładnie sobie poradził teraz z Kędzierskim, no złapał wiatr w żagle Rozwój. Kwiatkowski. Cieślar. Oliwier Gasz. Dobra, teraz piłka na lewą stronę do Cieślara, ale nieco za mocna. No i za moment rozpoczną gracze Podlesianki. 40 minuta spotkania. Goście otworzyli przed kilkoma minutami wynik tego spotkania. Podlesianka będzie z minuty na minutę musiała podejść wyżej. Niesyto. No, na pograniczu straty grają teraz gracze z Podlesia. Nowotnik. No, mają problemy podopieczni Damiana Ostrowskiego z wyprowadzeniem akcji. No i rusza Rozwój Katowice. Jest Daniel Kaletka. Walczy z nim Lisiński. Ciszewski. Ponownie Kaletka. Poradził sobie pomocnik Rozwoju. Dośrodkowanie w pole karne. I groźnie teraz pod bramką Tomanka. Uderzył Ziarkowski, ale nieczysto trafił w tą piłkę. No dobry teraz fragment Rozwoju, który przejął inicjatywę w tym spotkaniu. Kwiatkowski. Piłka do Gasza. Walczy tam z Rzemą, ale zabrakło boiska. Zobaczmy jeszcze raz powtórkę tej poprzedniej sytuacji. Ciszewski do Kalecki. Łatwo zwiódł Lisińskiego. No, Ziarkowski miał doskonałą okazję, żeby wpisać się na listę strzelców. Nie trafił jednak czysto w piłkę. Tomanek. Niesyto. Piłka do Maćka Stachonia. Stachoń, piłka na Kędzierskiego, ale wychodzi tam Bartosz Golik. No i
zażegnuje niebezpieczeństwo pod swoją bramką. Barwiński. Kwiatkowski poszukał teraz Ziarkowskiego. Na prawej stronie był Kaletka. Witas. Jarnot do Bremera. No i uspokoili teraz grę gracze z Podlesia. Renner. Ładnie teraz przepuścił piłkę Nowotnik. Piłka na Pawła Lisińskiego, który jest na lewej stronie boiska. Lisiński wycofuje do Kędziera. Kędzier naciskany przez Ziarkowskiego. Maciej Nieseto. Ta Podlesianka poza tą sytuacją Nowotnika, kiedy kapitalnie wybronił Bartosz Golik, tak naprawdę bez sytuacji do tej 43 minuty. Rozwój miał ich więcej, no i ta pierwsza połowa o tym świadczy. Wynik 1-0 dla podopiecznych Tomasza Wróbla. No trzeba powiedzieć, że w pełni zasłużony. Ale zobaczmy teraz, bo może się to odwrócić. Walczył tam o piłkę Jacek Jarno. Nie ma jednak rzutu karnego. No teraz piłka za plecy obrońców, ale wyłapie to Artur Tomanek. Renner. Rzemła. Stachoń. No rozgrywają teraz piłkę na swojej połowie gracze z Podlesia. Brakuje trochę miejsca na połowie rozwoju, który się nieco głębiej cofnął, ale nie ma co się dziwić. Podopieczni Tomasza Wróbla prowadzą przecież 1-0. Niesyto. Rzemła. Ponownie Maciej Niesyto. Nowotnik. Powstrzymani teraz gracze z Podlesia. Na lewej stronie próbował przedrzeć się teraz Gębicki. No i wywalczył aut dla swojej drużyny. Gębicki. Ładnie sobie teraz poradził napastnik rozwoju. Gębicki już w polu karnym wycofuje tą piłkę, no i ratuje sytuację Dawid Bremer. Doliczony czas gry pierwszej połowy. Zobaczymy, ile doliczy arbiter w tej pierwszej odsłonie. Przypomnijmy, dłuższa przerwa na pożegnanie Seweryna Gancarczyka. Szpaler utworzony przez obie ekipy dla tego utytułowanego piłkarza. Że pewnie jeszcze pogramy co najmniej 3 minuty. Ciszewski teraz piłka w pole karne. Zobaczmy, bo jest groźnie. Tomanek wyłapał tą piłkę, no i szybko uruchamia akcję Podlesianki. Zwolniła jednak nieco na tempie ta akcja. Rzemła. Witas. Strzelony teraz Daniel Kaletka. Będzie rzut z autu dla Podlesia. Renner. Jacek Jarnot cofnął się teraz w okolice środkowej linii boiska. Napastnik Podlesianki. Właśnie Jarnot przy piłce. Wywalczył ją teraz Jacek Jarno od Niesyto.
No i powstrzymana ta akcja przez Oliwiera Gasza. Strata w środkowej strefie boiska. No ale jest tutaj Krzysztof Renner, który odzyskuje piłkę, ale za mocno posyła ją do Bartosza Nowotnik. Krzysztof Renner posyła piłkę na lewą stronę boiska. Jest tam dobrze ustawiony Barwiński. No i ruszamy w drugą stronę. No niedokładne teraz zagranie do Kaletki. Niepotrzebna jednak strata Witas. No ma problemy Bartosz Witas z Kaletką. No i koniec pierwszej połowy. Rozwój Katowice do przerwy prowadzi z Podlesianką 1-0 po bramce Oliwiera Gasza. Kapitalna akcja podopiecznych Tomasza Wróbla. No zobaczymy, co w przerwie powiedzą sobie gracze z Podlesia. No a za pierwszą połowę póki co bardzo serdecznie dziękujemy. Widzimy się za jakieś 15 minut.
Thank you.
Thank you.
Wracamy już powoli na drugą połowę spotkania Podlesianki Katowice z Rozwojem Katowice. Przypomnijmy, że do przerwy prowadzą goście po bramce Oliwiera Gasza. No i rozpoczynamy tą drugą połowę derbów Katowic. Do drugiej połowy obie drużyny przystępują bez zmian. Zobaczymy, na jakie roszady zdecydują się obaj szkoleniowcy w trakcie trwania tej drugiej połowy. Skro. Golik na rzepę. Siarkowski jest Gambicki. No i ruszamy w drugą stronę. Jest Bartosz Nowotnik na prawej stronie boiska. Bartosz Nowotnik do Kędzierskiego, no i jest spalony. Ochłodziło się przy Sołtysie i no mamy nadzieję, że piłkarze rozgrzeją nas do czerwoności. Na boisku co prawda świeci słońce, ale tutaj na trybunie mamy cień i jest naprawdę chłodno. Bremer. Jest Lisiński. No jest tata teraz. Podlesianki rozpoczną za moment gościa. Kędzierski zgrywa teraz piłkę do Jarnota, ale radzą sobie gracze Rozwoju. Serpentyny teraz powędrowały na boisku z sektora zajmowanego przez kibiców Podlesianki. Za moment sędzia pewnie przerwie grę, żeby uprzątnąć boisko. Rzemła. Odzyskali teraz piłkę goście. Bartosz chwilę ładnie rozrzucił to na prawo do Kaletki. Kaletka nabiera rozpędu. Daniele Kaletka ładnie wchodzi w pole karne. Kaletka wykłada tą piłkę, no i ratuje sytuację Krzysztof Renner. Jeszcze nie koniec tej akcji. No i zażegnują niebezpieczeństwo gospodarze. No ale świetna indywidualna akcja Kaletki, który cały czas w natarciu przeciągnął jednak to dośrodkowanie. Gasz. Nie ma faulu, gramy dalej. Jest Bartosz Chwila. No i tracą teraz piłkę gracze Rozwoju, ale dobra to była akcja podopiecznych Tomasza Wróbla. Kędzierski. No przeszkodziła teraz serpentyna. Kędzierski dorzuca w pole karne. Nie ma jednak uderzenia. Ponownie Kędzierski. Wycofuje teraz piłkę, uderza niesyto, ale wysoko nad bramką. No i właśnie teraz sędzia nakazuje uprzątnąć serpentyny. Zajdź, kurwa, straci!
A my w międzyczasie zaglądamy na stronę naszego partnera lokalnapiłka.pl. W równolegle rozgrywanych spotkaniach Ruch Radziąków prowadzi z MKS-em Myszków 2-0. Na Unia Dąbrowa Górnicza przegrywa z Sząbierkami 0-1. Piłka teraz na Gębickiego, ale nie doszedł do niej napastnik Rozwoju, Barwiński. Nie utrzymał piłki w boisku, no i rozpoczyna Podlesianka rzutem z autu. Wędruje teraz w pole karne Krzysztof Renner. Możemy spodziewać się zatem długiej piłki wrzuconej w pole karne Bartosza Golika. Tak też się dzieje. Twarda walka o piłkę. No a teraz zobaczmy, bo jest Gębicki walczący ze Stachoniem. Poradził sobie jednak obrońca Podlesianki. Gasz z Kwiatkowskim, Ciszewski. No i będzie piłka dla gospodarzy. Gra już rozpoczęta. Rzemła do Kędzierskiego. Przemysław Rzemła krótko cały czas z Kędzierskim. Teraz dopiero Kędzier posyła piłkę za plecy w kierunku Nowotnika, no ale przecinają to gracze Rozwoju. No i mamy żółtą kartkę. Dla Bartosza Chwili. Pierwsza żółta kartka w tym spotkaniu. Ukarony Bartosz Chwila. Zawodnik ten na spotkaniu ze Szczakowianką obejrzał czerwony kartonik, w konsekwencji dwóch żółtych. Rozwój musiał radzić sobie w dziesiątkę. No ale ostatecznie podopieczni Tomasza Wróbla wyszarpali remis w spotkaniu właśnie z drużyną z Jaworzna. Na spotkaniach już zakończonych pierwszej grupy czwartej ligi Śląsk Świętochłowice pokonał Przemszę Siewierz 2-0. Unia Rędziny wygrała wysoko z Polonią Łaziska Górne 4-0. Raków 2 Częstochowa pokonał Gwarę Kornan Dąbice 2-0. Szczakowianka uległa Unii Kosztowej 1-2. A Warta Zawiercie wygrała z Jednością 32 Przyszłowice 3-0. Wracamy na boisko. Zobaczmy teraz, bo może być groźnie w polu karnym Podlesianki. Jest okazja dla Rozwoju. Jest druga bramka. Cezary Ziarkowski wpisuje się na listę strzelców. No i Rozwój w 54. minucie spotkania podwyższa swoje prowadzenie. Na dużym spokoju wykończył tą akcję Cezary Ziarkowski. No i Rozwój ma już bardzo bezpieczną, wydaje się, przewagę dwóch bramek. 54. minuta spotkania. Druga bramka Rozwoju, a jest pierwszym graczem w 7. Cezary Ziarkowski. No bardzo szybko w przerwie ekipa Tomasza Wróbla podwyższyła wynik tego spotkania i utrudniła zadanie ekipie z Podleś. Nie otrzymał teraz piłki w boisku Oliwier Kwiatkowski. Kędzierski. Mądry teraz przerzut na Lisińskiego na lewą stronę boiska, ale nie zdołał opanować tej piłki.
boczny pomocnik Podlesianki. Barwiński do Ciszewskiego. Jest Wiktor Skroch. Długa piłka za plecy obrońców po raz kolejny na Gębickiego. No i będzie rzut wolny dla Rozwoju Katowic. Nowotnik. Piłka na Maćka Niesyto. No i przerywa to Barwiński. Będzie rzut rożny dla drużyny z Sołtysi. No i zapobiegawczo chyba trener Wróbel dokonuje zmiany. Bartosz Chwila, który przed chwilą ukarany żółtą kartką, opuszcza boisko. No a w jego miejsce z numerem 80 Oliwier Lazar. Siódma minuta spotkania. Bartosz Nowotnik. Nowotnik dorzuca w pole karne. Golik piąstkuje teraz tą piłkę. Nowotnik poprawia. No groźnie teraz pod bramką Rozwoju, ale nie ma uderzenia na bramkę Golika. Walczy o piłkę Bremer. No i udało się wywalczyć aut dla Podlesianki. Strata teraz Macieja Niesyto. Witas. Paweł Lisiński. No i będzie piłka dla Podlesianki, choć nie zgadzają się z taką decyzją zawodnicy Rozwoju. Kędzierski. Ładnie poszukał teraz Witasa. Witas już w polu karnym. Bartosz Witas uderza, no i świetnie broni Golik. Jeszcze jest Nowotnik. Nowotnik, no i po raz kolejny fantastycznie Bartosz Golik. Doskonały występ do tej pory Bartosza Golika, który kilkukrotnie uchronił Rozwój przed utratą bramki. Jest rzut rożny dla Podlesianki. Dograna już piłka w pole karne. Nie było uderzenia celnego na bramkę Golika, ale gospodarze cały czas przy piłce. Gramy do końca, śpiewają tutaj miejscowi kibice. No Podlesianka na pewno broni nie złoży, bo zobaczmy, uderza to Jacek Jarnot, zablokowany ten strzał. No dochodzi powoli do głosu Podlesianka w tym spotkaniu. No a my mamy okazję, chociaż widzę, że nie zdążymy. Będzie to w skrócie. Nowotnik z Kędzierskim. Może teraz się uda zobaczyć powtórkę tej poprzedniej sytuacji. Świetnie tutaj Kędzierski wprowadził Witasa. Witas uderza. Świetna interwencja Golika i poprawka Nowotnika, no i jeszcze lepsza interwencja bramkarza Rozwoju. No a w ekipie Podlesianki szykowana zmiana. Boisko opuszcza Dawid Bremer, a na placu gry z numerem 9 melduje się debiutujący w barwach Podlesianki Grzegorz Niemczyk. Trener Ostrowski idzie zatem wabank, ściąga defensywnego pomocnika, wprowadza gracza bardziej usposobionego ofensywnie. Barwiński. No i piłka teraz posłana za trybunę stadionu przy ulicy Sołtysiej. Rzemła do Niesyto.
Artur Tomalek. Cieślar teraz ładnie rozrzucił do Kaletki. Kaletka walczy tam z Lisińskim. Poradził sobie pomocnik Podlesianki. No i rozpędza się teraz Paweł Lisiński lewą stroną boiska. Cały czas przy piłce Paweł Lisiński. Teraz dopiero powstrzymany przez Cieślara. Leżał na boisku teraz Ciszewski, podniósł się już z murawy. Strata teraz Niemczyka, pierwszy nieudany kontakt zawodnika Podlesianki w tym spotkaniu. 62. minuta spotkania, Podlesianka przegrywa z rozwojem 0-2. Teraz na lewą stronę boiska do Oliwiera Gasza, ale strzelec pierwszej bramki dla rozwoju nie zdołał opanować tej piłki. Rzemła. Próba do grania do Niemczyka, ale nie udało się jej przejąć. Kędzierski do Rennera. Stachoń mądrze na lewo do Lisińskiego. Witas. No tak, no. Tomanek. Na Bradziankowie ruch prowadzi już z MKS-a Myszków 3-0. A przy Sołtysie i cały czas rezultat dwubramkowy na korzyść rozwoju. Nowotnik. Piłka do Niesyto. Nie zdołał się jednak z nią zabrać pomocnik Podlesianki Kędzierski. Powstrzymany przez Ciszewskiego. Stachan. Niemczyk to był oczywiście, przepraszam, bardzo podobna fryzura, nieco myląca. Piłka utrzymana w boisku, jest Rzemła powstrzymany, no i będzie rzut rożny dla Podlesianki. Kędzierski. Środkowanie, teraz pole karne i bramka samobójcza Wiktora Skrocha, jeżeli dobrze dostrzegłem. No nie mogli zaskoczyć dzisiaj golika gracze Podlesianki. Pomógł im w tym Wiktor Skroch, pakując piłkę do własnej bramki. Zobaczmy powtórkę tej sytuacji. Dośrodkowanie Kędzierskiego. A nie, to przepraszam, Piotr Berwiński wpisał się na listę strzelców, tyle że do własnej bramki. Jeden do dwóch, 65. minuta, no i ten mecz nabiera rumieńców. Kibice z Podlesia domagają się jeszcze jednej bramki dla swojej drużyny. 25 minut regulaminowego czasu gry zostało po to pierwszym Damiana Ostrowskiego, aby doprowadzić co najmniej do wyrównania. No nie będzie to zadanie łatwe, bo rozwój do tej pory straconej bramki rozgrywał naprawdę bardzo dobry mecz.
No ale zobaczymy. Piłka jest sportem nieprzewidywalnym. Ciszewski. Kwiatkowski. No i będzie piłka dla Rozwoju Katowice. Widzimy Tomasza Wróbla instruującego swoich zawodników przy bocznej linii boiska. To też postać nietuzinkowa. Mnóstwo występów w piłkarskiej Ekstraklasie. Znane m.in. z występów w GKS-ie Bełchatów, który nie tak dawno ogłosił upadłość. Gębicki. Lisiński teraz jak w hokeju na uwolnienie. Było tam ciasno w tej strefie boiska. Piłka teraz na Patryka Gębickiego. Ziarkowski. Kędzierski teraz przejmuje piłkę. Tomanek. Rzemła poradził sobie z rywalem. Minął też drugiego, no ale to piłka. Zagranie do Bartosza Nowotnika niedokładne. Zobaczmy teraz, bo może być groźnie w polu karnym Podlesianki. Leży na murawie jeden z zawodników Rozwoju. Rzutu karnego jednak nie będzie. Zobaczmy jeszcze raz powtórkę tej sytuacji. Do Daniel Kaletka w polu karnym walczył ze Stachoniem. Kaletka cały czas leży na murawie tutaj przy bocznej linii boiska. Dyskusje Przemysława Rzemu i Bartosza Nowotnika z sędzią liniowym. No i mieliśmy żółtą kartkę w międzyczasie. Artur Tomanek wraca już do bramki po załatwieniu potrzeb fizjologicznych. Bramkarz też człowiek. Pozdrawiamy, Artur. Tomanek. Rzemła. Walczył o tą piłkę, ale poradzili sobie gracze Rozwoju. Na lewej stronie jest Gębicki, naprzeciwko niego Maciej Stachoń. Gębicki ściągany do parteru, faulowany przez Maćka Stachonia. Będzie rzut wolny dla Rozwoju. No i też zmiana w ekipie gości. Na boisku z numerem 17 pojawi się Michał Flak. No a boisko opuszcza strzelec pierwszej bramki dla Rozwoju Olivier Gasz. Kapitalne to było uderzenie zawodnika Rozwoju. No, przypomnijmy, że wszystkie bramki, a także pomeczowe wypowiedzi będziecie mogli zobaczyć w skrócie spotkania, który ukaże się już w dniu jutrzejszym.
17 Michał Blach. Lazar teraz niedokładnie dogrywał rzutu wolnego, no i będzie teraz piłka dla Podlesianki. Nowotnik do Orzemu. Podwojony teraz Przemysław Rzemu, a udało się jednak wyjść z opresji. Witas. Na lewą stronę boiska do Lisińskiego. Paweł Lisiński schodzi do środka. Udało się przedrzeć z tą futbolówką. Lisiński już w polu karnym. No ale odprowadził go za linię boczną Piotr Barwiński. Bartosz Golik. Zobaczmy teraz pod bramką Artura Tomanka. Mogło być groźnie. Będzie piłka dla rozwoju. W ekipie Podlesianki szykowana jest już zmiana. Boisko za moment opuści Maciej Stachoń. Na placu gry zamelduje się Marcin Nawrot. No i będzie wspomniana zmiana w ekipie Podlesianki. Boisko opuszcza już Maciej Stachoń, a na placu gry zamelduje się wracający do ekipy z Podlesia Marcin Nawrot. Rzut wolny dla rozwoju, zobaczmy. Dośrodkowanie teraz w pole karne, przeciągnięte. Barwiński. No, opuściła piłka boisko. Niesyto. Rozwój cały czas przy piłce. Sędzia upomina Bartłomieja Kędzierskiego. Skroch. Zderzenie teraz niebezpieczne głowami Patryka Gębickiego i Krzysztofa Rennera. No, będzie pewnie potrzebna pomoc medyczna. Sędzia wzywa już medyków do siebie. Krzysztof Renner podniósł się już z murawy, leży na niej cały czas Patryk Gębicki.
Niemczyk. Do Bartosza Witas. Wraca już na boisko Patryk Gębicki, a w otarciu Podlesianka jest Witas. I strata piłki bocznego obrońcy. Rozpocznie za moment rozwój. 77 już minuta na meczowym zegarze. Coraz mniej czasu mają podopiecznie Damiana Ostrowskiego, aby doprowadzić tutaj do wyrównania. Golik. Do Skrocha. Długa piłka Wiktora Skrocha na Gębickiego. Walczył tam z Rennerem. No i teraz może być groźnie pod bramką Podlesianki. Zobaczmy. Jest trzecia bramka dla ekipy gości. Na listę strzelców wpisuje się Oliwier Kwiatkowski. 3-1 w 77 minucie. No i goście obejmują prowadzenie. Wygrany ten pojedynek główkowy Gębickiego z Rennerem. Piłka rozrzucona na prawą stronę. No i mamy trzecią bramkę dla podopiecznych Tomasza Wróbla. Przy okazji strzelec bramki doznał chyba kontuzji. Tak to wygląda. Ósma już minuta na meczowym zegarze. Podlesianka, wydawało się, że może złapać kontakt w tym spotkaniu. No ale rozwój zadał ten trzeci cios, który da im pewien komfort na te ostatnie minuty. W ekipie Podlesianki będziemy też mieli zmianę, ale to za chwil kilka. Wraca już na boisko Oliwier Kwiatkowski. Renner. Rzemła. Strata teraz Przemysława. Rzemła. Piłka teraz na Pawła Lisińskiego, który już za moment opuści boisko. Zastąpi go Dawid Pasieka. Gębicki. Piłka teraz na prawo do Kaletki. Kaletka ładnie w pole karne. Kolejna okazja dla rozwoju. Uderzał Ciszewski. Jeszcze nie koniec tej akcji. Cały czas Ciszewski przy piłce. Zobaczmy teraz, bo groźnie było w polu karnym Tomanka. Piłka opuściła już strefę bramkarza Podlesianki. Kędzierski do Rzemły. No i strata Rzemły na rzecz Kwiatkowskiego, ale sytuacja naprawiona teraz. Tomanek nie do końca pewnie, a teraz Gębicki strzela i broni to Artur Tomanek. No lepsze wrażenie sprawiają dzisiaj gracze rozwoju. Mają ten mecz pod kontrolą poza tą jedną sytuacją, w której Piotr Barwiński skierował piłkę do własnej bramki. Podlesianka miała doskonałą okazję w pierwszej połowie przy stanie 0-0, kiedy Nowotnik uderzał, ale kapitalnie obronił to Golik. W międzyczasie żółta kartka dla Macieja Nieseto.
No i wspomniana zmiana na boisku. Pojawił się Dawid Pasiek, a zastąpił Pawła Jesińskiego. Dziękuję mu za granie, a w jego miejscu numer 16 Dawid Pasieka. Skroch. Cieślar. Strata teraz w ekipie rozwoju, odzyskuje piłkę Dawid Pasieka. Jacek Jarnot. No niewidoczny w drugiej połowie napastnik Podleśnianki. Nie wiem, czy kilka razy wymieniłem chociaż nazwisko Jacka Jarnota. A w ekipie rozwoju szykowana podwójna zmiana, ale o tym za chwilę, bo szansę ma Podlesianka. Witas. Piłka w pole karne. Wybijają gracze rozwoju. Jest Rzemo naciskany przez Gębickiego. Nawrot. Przemysław Rzemo. No za daleko sobie teraz wypuścili piłkę. No i będzie wspomniana podwójna zmiana na boisku. Pojawiają się z numerem 15 Jakub Myśliwczyk, a także z numerem 16 Olaf Baranowicz, rocznik 2006. A boisko opuszcza Piotr Barwiński. A także Daniel Kaletka. No a w ekipie Podlesianki również mamy zmianę. Boisko opuszcza Bartłomiej Kędzierski, a na placu gry pojawia się Kacper Kutyła. Gębicki fauluje teraz Rzemłę. Obydwaj zawodnicy nie podnoszą się z murawy. Nawrot. Nawrot teraz niedokładnie. Piłka do Gębickiego, ale to był ewidentny spalony. Rzemła. Do Nowotnika. Nowotnik z Jarnotem. Kutyła. Teraz do Niesyta, ten na prawą stronę do Nowotnika, ale piłka za plecy pomocnika Podlesianki. 86 już minuta na meczowym zegarze.
No i za moment rozpocznie rozwój Katowice rzutem z autu. Nowotnik. Faulowany teraz pomocnik Podlesianki. No i będzie jeszcze okazja dla podopiecznych Damiana Ostrowskiego. Śpieszy się Przemkowi Żemle. W polu karnym oczywiście obecny Krzysztof Renner. Bardzo groźny przy stałych fragmentach gry. Bartosz Nowotnik. Nowotnik dorzuca tą piłkę. Jest Krzysztof Renner. Zablokowane to dośrodkowanie. Nawrot teraz walczy z Gębickim. I będzie piłka dla gości. Widać w tym spotkaniu, że Podlesianka chce, ale rozwój nie pozwala na zbyt wiele ekipie Damiana Ostrowskiego. Bartosz Nowotnik, piłka w pole karne, spychany tam Dawid Pasieka, no i łapie piłkę ostatecznie Bartosz Golik. Rozpoczęła się 89. minuta tego spotkania. Rozwój cały czas prowadzi 3-1. Niemczyk. Faulowany teraz zawodnik Podlesianki. Będzie jeszcze jeden rzut wolny. Renner do Żemły. Witas. Jacek Jarno przedzierał się z tą piłką. Faulowany napastnik Podlesianki. No teraz zdecydowanie bliżej do bramki Bartosza Golika. Zobaczymy, czy będzie to próba uderzenia, czy też dogrania w pole karne. Przy piłce ustawiony już Jacek Jarnot. Który pewnie pokusi się o uderzenie z rzutu wolnego. Właśnie Jarnot uderza na bramkę Golika, no ale takie uderzenie nie mogło zaskoczyć dobrze dysponowanego dzisiaj bramkarza rozwoju. Upłynął już regulaminowy czas gry w tej drugiej połowie. Upłynął regulaminowy czas, a spotkanie potrwa przynajmniej 4 minuty. No a sędzia doliczył co najmniej 4 minuty do tej drugiej połowy. Nawrot. Niesyto.
Rzemło na prawą stronę do Nowotnik. Nowotnik z powrotem do Rzemły. Dogranie teraz w pole karne. Niemczyk. No i wybijają teraz gracze Rozwoju. 92 minuta już za moment rozpocznie się przy Sołtysiej. Przemysław Rzemła. Długa piłka w pole karne. Był tam Jarnot, ale nie opanował futbolówki. Renner na pasiekę. No kotłuje się tam pod bramką Golika. Radzą sobie jednak goście. Pojedynek biegowy na wrota z Gębickim, wygrany przez tego pierwszego. Tomanek do Rzemły. Rzemła teraz niedokładnie chciał uruchomić Nowotnika, ale ta piłka podskoczyła mu tuż przed zagraniem do popularnego Nowa. No powoli można chyba podsumowywać to spotkanie. Rozwój przyjechał. No i tak naprawdę zrobił swoje. Mecz pod dużą kontrolą podopiecznych Tomasza Wróbla, to trzeba sobie otwarcie powiedzieć. Podlesianka miała kapitalną okazję przy stanie 0-0, kiedy to Bartosz Nowotnik uderzał, ale fantastycznie obronił Bartosz Golik. Później do głosu doszli goście. No i nawet ta bramka na 1-2 nie sprawiła, aby to Podlesianka mogła cieszyć się chociaż z jednego punktu w tym pojedynku. Lazar. Powstrzymany teraz, ale z faulem, pokazuje arbiter. No i zobaczmy, bo jeszcze rusza Podlesianka. Nowotnik na prawą stronę boiska do Niesyto. Dorzuca w pole karne. Jest uderzenie, jest jeszcze bramka. Dawid Pasieka wpisuje się na listę strzelców. 94 już minuta na meczowym zegarze. No nie wiem, czy to nie za późno, aby Podlesianka mogła myśleć tutaj jeszcze o remisie. Świetne dogranie Maćka Niesyto. Świetne uderzenie też Dawida Pasieki. No i mamy 2-3, zobaczmy. Golik długa teraz piłka na połowę rywali. Piłka na Gębickiego, który z całą pewnością nie będzie wbiegał w pole karne, chociaż podjął taką próbę napastnik Rozwoju. Myślałem, że zagoni się gdzieś do narożnika boiska, a tak rodzi to jeszcze szansę dla Podlesianki. No zobaczymy, czy sędzia pozwoli jeszcze zagrać jedną akcję ekipie z Sołtysie. I Tomanek. Przerywa akcję Maciej Niesyto. No i koniec tego spotkania. Rozwój Katowice wygrywa ostatecznie derby z Podlesianką 3-2. No świetny mecz oglądaliśmy dzisiaj przy ulicy Sołtysiej. To też trzeba sobie otwarcie powiedzieć. Podlesianka przegrywa. Rozwój wygrywa i dopisuje w ligowej tabeli 3 oczka. Zapraszamy na skrót z tego spotkania. Na pewno będzie co oglądać.